Hej, mamy teraz taki okres, że część osób się zastanawia, czy dodać drugą miodnię, czy nie. Więc oprócz opowiedzenia po prostu pokażę takie dwa przypadki, kiedy dodać miodnię, kiedy nie. Kiedy pszczoły nie odbudowały jeszcze węzy, jeśli dodaliśmy korpus z węzą, no to wiadomo, że jeszcze nie dodajemy drugiej miodni. Kiedy nie przeszły, też nie dodajemy drugiej miodni. Jeśli odbudowały wszystko, to wtedy możemy się zastanawiać, czy już dodać, czy nie, bo jeśli odbudowały wszystko, znaczy, że jest fajnie, że pszczoły tam przeszły, więc za lada moment zaleją korpus, jeśli mamy pogodę, więc już można by dodać. Albo jeśli mamy niedaleko, to możemy po prostu czekać i za 3-4 dni zerknąć, czy już, czy nie. Jeśli mamy już do połowy zapełniony korpus z miodem, no to wtedy już w ogóle się nie ma co zastanawiać, to już można dodać miodnie. No i pytanie, czy dodać miodnie pomiędzy istniejącą miodnię a rodnię, czy dodać na górę. No i tu już są różne podejścia. Jedni uważają, że lepiej włożyć miodnię pomiędzy istniejącą miodnię a rodnię, no bo wtedy ten dojrzalszy miód łatwiej wybieramy. Inni znowuż twierdzą, że lepiej dodać tą miodnię na górę, po to, żeby nie przeszkadzać pszczołom, że one tam już mają wszystko poukładane i one po prostu sobie tam doniosą. Jeśli chodzi o perspektywę tego, że ewentualny miód mógłby skrystalizować, no to to, że zostawiamy tą miodnię w miejscu, którym jest, a drugą dokładamy, no to wydaje się to być sensowne. Jeśli chodzi o późniejsze odbieranie miodu, no to znowuż to rozwiązanie jest bardziej sensowne. W przypadku na przykład brata Adama, to on dodaje na samą górę miodnię, a później przed pobraniem do miodobrania zamienia te korpusy. W łatwym pszczelarstwie, niemieckiej książce też dodają miodnie na samą górę. Natomiast w polskim pszczelarstwie bardziej konwencjonalne jest to dodanie miodni pomiędzy te korpusy. Natomiast ja mam takie podejście trochę inne, że skoro są dwa zdania w miarę równorzędne, to znaczy, że to nie ma aż takiego znaczenia i może po prostu wypróbuj jeden i drugi sposób i zobacz, który Ci będzie bardziej odpowiadał, który jest Ci bliższy, wygodniejszy, no albo po prostu przy którym sposobie pszczoły według Ciebie lepiej przechodzą i zalewają komórki. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia, hej!